Do gry Squad Buster został dodany nowy lodowy świat. Szukaj lodowych duchów w bitwach i załatwie. Otwieraj nowe skrzynie, odblokuj i rozwijaj nowe postacie. Takie jak Jesse, Ice Wizard oraz Mr. T. Podczas bitwy znajdź i złap lodowe duchy, aby otworzyć lodowe skrzynie. Dzisiaj będziemy polowali na duchy oraz w końcu wbijemy 200. passę. Więc zostawcie łapkę w górę, bo troszeczkę czasu mi to zajęło. A teraz lecę po 300. passę. Więc jeżeli mi kibicujesz, napisz w komentarzu Farel do boju. Moi kochani, spójrzcie, jak to pięknie wygląda. 198 pasy. Zostały tylko 2 mecze, aby dobić 200. Ale zanim to zrobimy, sprawdźmy nową aktualizację i sprawdźmy, co jest ciekawego w sklepie. Duchy lodu za 20 000, 100 duchów możemy kupić, albo za 23 zł 200 duchów. Do tego mamy nowe przebranie Origami Knight, którego nie będziemy kupowali, ale kurczaka odbierzmy sobie na początku. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie serię z kupowania wszystkich skinów w grze Squad Buster. Bo wiecie, ja dla was mogę to zrobić, nie ma problemu. Tylko dajcie znać w komentarzu, pisząc Farel, kupuj każdego skina. Na naszej mapie pojawił się nowy ziomek, z którego możemy odebrać nagrodę, więc klikamy. Mamy pierwszą skrzynkę za 5. Otwieramy skrzynię i uwaga, czy coś fajnego wypadnie? Rzadka! Jest postać! Jest postać! Jest postać! I... Jesse! Welcome, Jesse! Buduję wieżyczkę po otwarciu skrzyni. No i pięknie, widzicie? Od razu udało się trafić Jessikę. Mamy też event starą dostępny. No i oczywiście karneczyk. Jeszcze otwórzmy sobie skrzyneczkę. Lecimy ze skrzynką. Epicka. Król barbarzyńców. Niech będzie. Oczywiście jeszcze jest księga, bo ja sobie zagrałem jeden tryb. Pyk. Odbierzmy jeszcze tutaj super duchy. Sprawdźmy, czy mamy kod w sklepie aktywny. Mamy, potwierdzamy. Wy też, zanim coś kupicie, no to pamiętajcie o kodziku Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie i kupujemy ofertę za 23,99. 200 lodowych duchów. I za 24 zł skakuje oferta z żetony wydarzenia na świecie. I uwaga, odbieramy nagrody. Otwórz skrzynię. Rzadka. Nie spodziewaliście się tego, co? Że kupimy oferty. Będziemy lecieli, widzowie, ostro z tymi skrzynkami teraz. Duża epicka i jazda. Okej, kolejna skrzynia. Ile kosztuje? 20. Ej, całkiem spoko. To będzie mocny opening przecież. Zobaczcie. Jesse kolejna. Zarąbiście. Zaraz ją podniesiemy wyżej. Otwieramy. Ale taka zwykła ta skrzyneczka. Słabiutka. Dawaj jeszcze jedną. Za 30. Duszków. Duża. I postać, postać, postać. Let's go. Nie ma. Jesse. A dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedna skrzynia. I uwaga. Boom. Królowa Łuczniczek. Okej, zostało nam 68 duchów. Wejdźmy teraz w oddział. Kliknijmy naszą Jessie. Porozwijajmy ją troszeczkę. Okej, mamy ją na dwójeczce. Super. I co tam było napisane? Poczekaj, poczekaj. Buduję wieżyczkę, a tutaj strzały Jessie podskakują do pobliskiego celu. Super. Ciężkiego możemy też rozwinąć, więc rozwijamy. Leczenie podczas szybkiego strzelania. Kozak. I Królowa Łuczniczek do góry. Odbierzmy nagrody. Jeszcze skrzyneczka. I patrzcie na to, moi drodzy państwo. Tutaj żartów nie będzie, bo mamy podwajacz skrzyni! Lecimy! Od razu, jak najszybciej, 15 minut tylko podwajacza skrzyni i proszę, daj lodowy ląd. Wiedziałem, że nie da lodowego lodu. Lodowego świata, lądu. No dobra. No to lecimy, no może na początku. Dobra, to jest mapa ciężka, więc tutaj moby mają dużo HP. Dawaj, 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 szybciutko. Potrzebujemy grać bo on elegancko wyjaśnia na początku moby. Szybko. Zniszczmy ten most może, żeby nam tutaj nikt nie właził. Żebyśmy na spokojnie się rozwinęli. Przypominam, 2 mecze i passa wbita, więc kozacko. Jakiś Hogrider poproszę. Poproszę Hogridera. Dobra, weźmiemy tego handlarza. Niech będzie. No i co? Teraz jest lipa delikatna. Okej, jest jeszcze skrzynka jedna. Colt. No i lecimy na środek, bo nie ma tutaj żadnych mobów. Wszystko wybiliśmy. Okej, jest w końcu jakiś mobek. Dobra, handlarz, dawaj gemy. Jeszcze nie dał, okej. Musimy wejść troszeczkę, widzowie, na środeczek, bo tutaj jest więcej mobików, a my gramy bo, czyli postacią, która szybko wyjaśnia moby. Jakby ktoś nie wiedział. Zwiększony ma damage na moby, dlatego farmimy golda bardziej przy środku. Okej, cofam, cofam. To jakiś mortar penny mnie sfokusował chyba. I bierzemy. I co my tutaj mamy? Kolejnego bo. Może być, może być. Jest! Lodowy duszek wyskoczył. Kozak, Ice Spirit, chodź tutaj. Zarąbiście. Bo kolejny zebrany. Jeden chłop już odpadł. Na razie czwarte miejsce. Gramy na spokojnie. Atak pozycyjny jest rozgrywany. Idziemy w tak zwane eko. Nie podpalamy się za mocno. Gramy blisko. Jest ewolucja bo. Więc tutaj zobaczcie, jak on już hita tych chłopów z toporami. Tak naprawdę on ma jedna, dwie bomby. Ich bardziej chciałem powiedzieć. Ich. No i mamy postać kolejną. O kurczę, Felek. Wizard. Lecimy jakiś mocny damage, wiecie? Będziemy puszowali później jakiegoś chłopa. Mam nadzieję, że coś się uda zrobić. Dobra, bomba na drzewa, bomba na drzewa. Let's go.
Chodź tutaj, spiryt. Leży. Oho! To może się zemścić, trzeba uciekać. Zamrażam tutaj oponenta, bo nie miałem jednostek, żeby z nim walczyć. Leczenie teraz, moich jednosteczek na szybkości, tak jest. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Zarąbiście. Dobra, jest. Desant z góry, oni dają dużo golda, że tak powiem. I gemów, let's go. Let's go. I tutaj mamy chłopa, możemy go podjechać trochę. Dobra, dostała ta szelka. Podnoszę to. Cofam się. Cofam się. Uciekam. Uciekam. To się zemści, coś czuję. Kurczak! Au! On jeszcze ma lightning, najgorzej! Battle Healer! Uciekam teraz w tą stronę! Ale przypał był przez chwilę. Dobra. Coś mi się wydaje. Jest! Są klejnoty. Będzie czwarte, nie ma jeszcze czwartego. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Szybko. Bierz to, uciekaj. 3, 2, uciekaj! Let's go! Piąte! Jej, jaki to był ciężki mecz! On by mnie podjechał tą Shelly. Na szczęście bez utraty passy. 199 passa zachowana. Woo! Lecimy dalej. Szybki opening, bo lecimy z kolejnym meczem. Nie ma czasu, podwajacz skrzyń się liczy. Razy 2, oczywiście razy 8. Zarąbiście, lecimy. Poproszę lodowy świat, poproszę lodowy świat, szybciutko. Mamy zmarznięte moczary, kozacko i rój golemów. Tego jeszcze nie grałem. Co to jest za tryb? Z nieba spadają golemy? Aha! O dobra. Mavis! Dlaczego by nie? Zagrajmy malutko na dzień dobry, widzowie. To jest jak pchanie się w paszczę lwa. Jak golemy z nieba spadają, a my bierzemy na początku pik Mavis. Dlaczego by nie? Dobra. Goblin. Szybciutko, tutaj jest działo, niech golem idzie na działo. Wow, 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 my uciekamy, uciekamy. Dobra. Kolcik teraz i na spokojnie. Cofnijmy się teraz, tutaj weźmy kolejną postać. Colt. Dobra, i wyjaśnimy tego golema na easy. Cofaj się. Mamy tutaj jeszcze spiryta ukrytego w krzakach, tak jest. A mój kanon radzi sobie dobrze z golemami, widzę. Chodźcie, 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 chodźcie. Dobrze, dobrze, dobrze. Ta gierka oddaje póki co. Wow, wow, wow. Postać, postać, postać bezpotrzebna. Mavis, niech będzie. Idziemy grządki kopać. Co prawda lodowa kraina, a my zbieramy marchewkę. Ale nieważne, to jest nieważne w tej grze. Dobra, hold, ewolucja. Ewolucja, zabij tego golema, let's go. Kozak, 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 kozak. Bomba na szybko, w golema jeszcze. I dobijamy go. Albo nie, pierw skrzynia. Colt, kolejny Colt, jak najbardziej. Dobra, porobiony. Zobaczmy, jak sobie z nim radzimy teraz. Drzewa jeszcze trzeba rozwalić. Będą tu kolejne klejnoty. I goldzik, łatwo, łatwo. Przed uderzeniem rozwalony. Mamy te skrzynie. Kolejny Colt. Dawaj, 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 dawaj. Mavis, 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 nie. Colt, kolejny Colt na ewolucji. Kozacko, naprawdę kozacko. Bałwanki jakieś, ale jest czad. Panie bałwanie, padaj pan. Aha, on nie atakuje, on tylko stoi, ale jaja. Dobra, Nita. Dobra, 25 golda już jest. Lecimy. Mavis, Mavis, kozak. Dobra, golem teraz, zamrozimy go. Zamrożony. Obijany od tyłu. Padaj, przed uderzeniem, tak jest, padł. Zarąbiście. Jeszcze serduszko, kroimy. Ej, serce, chodź tu. Mamy to. I patrzcie teraz, co się dzieje na ewolucji Mavis. Na hita, otwiera sadzonki. Piękna sprawa. Ja uciekam gdzieś w prawo, bo na razie jeszcze za mocno nie mam czym bić. Wolę się tutaj z botami pobić. Otwórzmy skrzynię jeszcze jedną. Medyka. Medyka nam potrzeba. Nie ma co gadać. Szybko, 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 szybko. Dobra. Tu jest sporo klejnotów. Ho, ho, ho! Kozacko. Łyczka. Czwarte miejsce. Przypominam, że to jest mecz o 200 passę, więc zostawcie łapkę w górę. To nagram dla was odcinek, jak wbijam 300 passę. Nie ma problemu, tylko łapki sypcie. Będzie to dla mnie wyraźny znak, że chcecie więcej takich filmów. Okej, okej. Łyczka. Kolejny golem, kolejny golem. Cofam, 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 nie mogę paść tego, nie mogę tego paść. Ale kozacki tryb to jest, nie mam pytań. Dobra. Bomba leci na ciebie, wariacie, jeszcze, dobra, obiłem go. Medyk! Szkieletony. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Zdążę go ubić, 7 sekund. 4, 3, 2. Wow. Let's go. Udało się. Co prawda piąte, ale nieważne. Podium, podium. Tak, czwarte, okej, okay. Koleś miał 373 i ma 95 passy. 200 passa wbita. Let's go. Piękna sprawa. I o to chodzi, otwieramy skrzynię. Bonus, dajcie coś fajnego. Colt, razy 2.
No to co? Otwórzmy skrzynki lodowe. Zaległe. Może coś wypadnie jeszcze. Uwaga! Ice Wizard, proszę! El Primo. O kurczę, duszki się skończyły. Ale możemy jeszcze dokupić tą ofertę, więc wy, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i strzelcie suba z dzwonkiem, żeby być na bieżąco z kontentem z gry Squad Busters. A teraz zagramy mecz i później kupimy jeszcze raz tą ofertę. Kręte szlaki oraz potworne pupile. Zbieraj klejnoty, aby wygrać. Dobra, bierzemy Hograidera. Dlaczego by nie? Będziemy szybciej biegać. On na początku i tak mocno bije. Dodatkowo moją asystą jest smok. Leci fireball. Fajne. Mega sztosik. Dobra, skrzynia. Bo się przyda. Do Hograidera, bo jest spoko opcją, ponieważ bo szybciej bije. Dobra, handlarz ze skeletonkami, nie mam pytań. Niech będzie, niech będzie. Kto mi dragona bije? Halo? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, potrzebuję twojego golda, let's go. Bowler trafia mi w dragona? Niebywała sprawa. Bowlera, bowlera, go! Będzie gold? Jest gold, okej. Sztos, kolejny bo. I lecimy. O kurczę, chłop! Dobra, nie dam chyba mu rady. Cofnę na razie. Co prawda zbiłem mu jedną jednostkę, ale to mogło się źle skończyć. Jak to się wszystko tutaj szybko zmienia. Goblin, goblin, mało golda mam. A goblin sypie sporo. Let's go. Kolejny bowler. Kolejny goblin. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, są spiryty, super. Chodź, 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 wariacik. Dobra. 15, 20 golda, sorry. Goblin. On robi ewolucję, rzuca jeszcze golda i teraz jeszcze wyrzuca na mi gemy. Wyrzucił jeszcze handlarz. Skoczyliśmy na pierwsze miejsce dzięki tej kombinacji. Okej. Okay. Bo? Nita. Jak coś, jestem pierwszy, chodzę po obrzeżach. Dzięki temu, że mam handlarza. Trzymamy cały czas topkę. Jest! Hograider ewolucja. Tańsze skrzynki incoming. Rzućmy tutaj bombę. Nie rozwaliłem drzewa, co to był za misklik? Ja dziękuję. Zepsułem to, dobra. Jest healer. Dobra, uciekam, 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 uciekam do góry. Myślałem, że chłop mnie podjeżdża. Ale póki co spoko. 27 sekund, pierwsi. Kolejna jednostka. Barbarian King. Tak jest, kolejny gold, kolejny gold. Rekruci moi, moje, wszystko moje, wszystko moje, wszystko moje. Bijemy ich. Barbarian King. Tak jest, tak jest, tak jest. Kolejne gemy moje. Moje, moje. Drugie. Nie dobiegnę do niego, a chciałem jeszcze go ubić. Ale jesteśmy w najlepszej trójce, podium, drugie miejsce, więc zarąbiście. Otwórzmy jeszcze podwojone nagrody. 201 pasa. Otwieramy i let's go. Co to będzie, co to będzie? Chicken, może być. Razy 12, cała ekipa. Odbierzmy jeszcze nagrody. Utary, gold, kluczyk, barbarians. I to tyle. Słowo się rzekło, kupujemy duchy lodu dokupione. Plus 200? Można jeszcze raz kupić? No to dokupmy. A co? Kolejne duchy lodu kupione? No to teraz musicie się odwdzięczyć tą łapką w górę. Na pewno. Dobra. Otwieramy skrzynię, widzowie. 404 duchy. I uwaga! Dynamite. Kolejny opening. Duża skrzynka. I co to będzie? Jesse, okej. Okay. Kolejna skrzynia. Rzadka. Jest! Jest i postać! Kolejna postać, a nim jest... O tak, czarodziej lodu! Ice Wizard, zarąbiście! Kolejna skrzynia i uwaga! Boom! Dynamite! Kolejna skrzynka! Woo! Jesse razy 13! Kolejna skrzynia za 90, duża i uwaga! Pam! No dobra, zostało nam jeszcze kilka poziomów do wbicia. Jak zostawicie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, to kupię wszystkie oferty. Wydam dla was 2, 4, 6, 8, 10, 12. No, z 12 ofert po 20 zł. Jestem w stanie to kupić. Oczywiście, że sobie troszeczkę pogram. No i się to było tyle. Jeżeli się bawiliście tak samo wspaniale jak ja, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z konem Faral, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!